W środę odwiedziliśmy farmę pani Oli w Kowarach. Integracja pokoleń to naprawdę wspaniały sposób na wspólne spędzenie czasu, zwłaszcza w miejscu pełnym natury i spokoju. Taka forma wypoczynku to nie tylko relaks, ale i okazja do wzmacniania więzi między pokoleniami. Jesteśmy na agroturystyce, Kowarska Zagroda, gdzie poznajemy zwierzęta, jakimi są osły, muły, konie, kozy, owce. Możemy zobaczyć, jak doje się kozę, jak pozyskujemy mleko, jak powstają jogurty, jak ścina się to mleko na sery. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj właśnie odwiedzili nas i seniorzy, i wnuczęta, ponieważ mają niesamowitą radość spędzania na świeżym powietrzu z tymi zwierzątkami. Mało tego, mogą uczestniczyć w życiu codziennym farmy, podpatrywać, uczyć się, jak hoduje się te wszystkie gatunki, rasy zwierząt, od koni, osły, muły, poprzez właśnie kozy. Potem będziemy robić serki, jogurty, a na sam koniec będą mogli zabrać je sobie do domku. To ma smak śmietankowy, jak spróbujecie. To mleko jest lepsze od sklepowego. Mleko było świetne. I pyszne. Jogurt jeszcze lepszy, a kiełbaska jeszcze pieczona w taką pogodę to rewelacja. Wcześniej nie piłam koziego mleka, ale teraz jak spróbowałam, to naprawdę zasmakowało i jest bardzo dobre. Tak. Też nigdy nie piłam, ale mi tak bardzo smakowały, że długie jazdy bym chciała kiedyś tutaj przyjechać. Lena i Tosia pięknie opowiedziały o tym, co im się tutaj podoba. Natomiast to są już weteranki naszych zajęć, bo one są już drugi rok na tych zajęciach. W zeszłym roku jeździły na wszystkie, nie opuściły żadnych. I w tym roku też już są na drugich zajęciach. Nie, to bardzo fajny pomysł. Integracja, poznanie ciekawego miejsca. Ciekawy sposób spędzania czasu. Bardzo fajny pomysł. I dla spędzenia czasu, i dla dzieci, i dla dorosłych. Czwarty sezon Akademii Międzypokoleniowej Akademii Dziadków i Wnuków. Projekt realizowany po raz kolejny ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. Zabawiamy wnuki, zabawiamy dziadków, zabieramy w różne ciekawe miejsca. Dzisiaj jesteśmy na farmie pani Oli. Dużo zwierząt, dużo ciekawych rzeczy. Pokaz, jak się robi sery z koziego mleka, jak się doi kozy. Próba produktów, które wytwarzane są na tej farmie, sery, jogurty. Wszyscy się doskonale bawią i już mamy zapisy na kolejne imprezy. Zapraszam do Kowar, żeby móc pooglądać te wszystkie rasy, gatunki zwierząt w jednym miejscu.